Teraz będziemy omawiać ukochany wiersz ukochanego poety mojej ukochanej operatorki Agaty, czyli wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Z głową na karabinie. No jest to poważne, a historia nasza jest taka, że nie uda się uciec od tych wielkich i strasznych problemów. Zanim przejdziemy do wiersza, jak zwykle kilka słów ogólnie na temat Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nie powiem, że wszyscy wiedzą, bo już wiem, że nie wszyscy wszystko wiedzą o tym twórcy albo o innych, co jest oczywistością, jakby dla mnie i dla mojego pokolenia było w waszym wieku. Teraz jest troszeczkę inaczej. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego podziwiam ze względu i na jego genialną poezję, i na to, co zrobił. Dlatego, że Krzysztof Kamil Baczyński zginął w czasie Powstania Warszawskiego, trzeciego dnia powstania, nie będąc do końca przekonanym, że walka ma sens. Poszedł do AK, był żołnierzem AK, ale miał z tym problemy, w przeciwieństwie na przykład do swoich przyjaciół. Gajcy nie miał. Trzeba walczyć o wolność, musimy być patriotami. Wydaje mi się, że wtedy jest łatwiej nawet ginąć, cierpieć, rozpaczać. Z Baczyńskim było trochę inaczej. Baczyńskiego uwielbiam za przepiękne dwie metafory, jeśli w ogóle można użyć takiego epitetu przy tych strasznych chwilach. W Mazowszu, w wierszu, inny poeta też napisał poemat Mazowsze, ale chodzi mi o Baczyńskiego, kiedy mówi o wojnie, a potem kraju runęło niebo. Dla mnie to jest genialna metafora mówiąca o ogromie zniszczenia. Pamiętajcie, że Warszawa była nie tylko zniszczona w 1944, ale we wrześniu 1939 roku. I dlaczego ja uwielbiam tę metaforę? Bo niebo dla nas jest zawsze czymś pięknym. Mówi się, jeżeli już nie ma ratunku, to patrzmy w górę. Więźniowie mają zawsze skrawek nieba. A tutaj to, co powinno być światłem, być pięknem, było przeciwko ludziom. I to pokazuje ten ogrom zniszczenia właśnie na początku wojny. I druga metafora, równie straszna i równie genialna, w Elegii o chłopcu polskim mówi o tym dziecku. Odkarmili bochnem trwóg. I teraz to zestawienie. Chleb jest codziennym pokarmem i my czujemy, że codziennie wszyscy się bali. Codziennością był lęk, było cierpienie, ale przede wszystkim ta trwoga właśnie. Przy tych dwóch, właściwie poprzez te dwie metafory, no wydaje mi się, że ja bardziej rozumiem to, co się działo, niż czasami długie filmy czy długie powieści o tym, że ludzie ginęli. Ale to takie moje osobiste odczucie. A teraz już ten wiersz Z głową na karabinie. Nocą słyszę, jak coraz bliżej drżąc i grając krąg się zaciska. A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży. Wychuśtała mnie chmur kołyska. A mnie przecież wody szerokie na dźwigarach swych niosły płatki bzu dzikiego. Bujne obłoki były dla mnie jak uśmiech matki. Krąg powolny, dzień czy noc krąży, ostrzem świszcząc tnie już przy ustach. A mnie przecież tak jak innym ziemia rosła tęga, nie pusta. I mnie przecież jak dymu laska wytryskała gołębia młodość. Teraz na dnie śmierci wyrastam ja, syn dziki mego narodu. Krąg jak nożem zwolna rozcina, przetnie światło, zanim dzień minie. A ja prześpię czas wielkiej rzeźby,
z głową ciężką na karabinie. Obskoczony przez zdarzeń zamęt, kręgiem ostrym rozdarty na pół, głowę rzucę pod wiatr jak granat, piersi zgniecie czas czarną łapą. Bo to była życia nieśmiałość, a odwaga, gdy śmiercią niosło. Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało, wielkie sprawy głupią miłością. Utwór poważny, no ale musimy go zanalizować. No i straszny w swojej wymowie. Podmiotem lirycznym jest żołnierz, o czym świadczy ten atrybut żołnierza, ponieważ na końcu napisano, w którym roku powstał, więc wiemy, że jest to żołnierz AK, bo 43 rok, no, myślę, że wiecie, że to Armia Krajowa, Podziemna Armia Polska. Jest młody i dominuje poczucie zagrożenia śmiercią. Właśnie Baczyński czuł oddech śmierci właściwie w każdym momencie. I to poczucie, które nie opuszczało go ani przez chwilę, podkreślone jest tym powtórzeniem słowa krąg się zaciska. On czuje, że tak właśnie będzie. Nie godzi się ze śmiercią, bo mówi, że umrzeć przyjdzie, tak jakby był pewien tej śmierci, przecież niektórzy przetrwali. I nazywa tę walkę swoją głupią miłością. I teraz ktoś powie, no przecież patriotyzm, piękne uczucie, ale to jest to, o czym mówiłam. Baczyński w kilku utworach mówi, że historia to jest spływanie kolejnych pokoleń młodych ludzi do grobu. Całe pokolenie, on mówi w wierszu pod tytułem Historia, jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. 1830, ciągle giną i mnie przyjdzie też umierać. Nie godzi się i to, że się nie godzi, świadczy to zestawienie. I teraz następnym elementem jakby jest oczywiście obraz wojny i dzieciństwo. Wojna to jest właśnie ciągłe zagrożenie i to zagrożenie jest podkreślone onomatopeją. Świszcze, krąży, drży, ale też ogrom śmierci jest podkreślony animalizacją, czyli metafora, tu jest metafora o czasie, że on wielką łapą, a łapy kto ma? Jakieś wielkie zwierzę. Niszczy wszystko na swojej drodze. Nie ma ratunku. I kontrastem do tej właśnie wojny jest wspomnienie dzieciństwa i pragnienie młodości. Więcej mówi o dzieciństwie. Mówi, że no, przecież ja byłem wychowany w rzeczach pięknych, w pięknym otoczeniu, uśmiech matki, sielskie, cudowne dzieciństwo, wspaniałe plany na młodość, na przyszłość i nagle taka sytuacja, że musimy podjąć decyzję, walczyć i ginąć lub nie. Podjął taką decyzję, a nie inną i wiemy, jak się to skończyło. Tytuł wskazuje na jego postawę, że jest żołnierzem, ale również dlaczego z głową na karabinie, że ciągle musiał być w gotowości. W gotowości do tego nie było spokojnego czasu. Mogę sobie spokojnie odpocząć. Ciągle z głową na karabinie. Niesamowite to jest też. Teraz odniesieniem na pewno będzie wojna. Można mówić o odniesieniach do innych wierszy, jeśli się zna, właśnie do wiersza pod tytułem Historia, w której się ciągle zastanawiał, jak to jest, że musimy znowu ginąć. Czy musimy? Ale podejmuje taką decyzję.
nie możemy powiedzieć, że to jest jakiś określony gatunek, raczej mówimy o rodzaju wiersza. I to jest ciekawe, że nie ma regularności w rymach, są różne, czasami się pojawiają, czasami są właśnie przeplatane, czasami są dokładne, niedokładne. I ten chaos jakby, pewien nieporządek właśnie w rymach współgra z tą rozpaczą podmiotu lirycznego. I burzliwość, one podkreślają burzliwość jego reakcji, jego emocji, jego uczuć, a tę burzliwość też podkreśla poprzez bardzo krótkie wersy, bo one zawierają tylko 9 zgłosek. Rzadko się to zdarza, ale współgra idealnie forma utworu z tym, co przeżywa i jak mocno, jak silnie to wszystko przeżywa. I teraz już możemy postawić tezę. Wiersz jest wyrazem katastroficznych wizji młodego człowieka w czasie wojny. Utwór zawiera refleksję na temat udziału w walce o wolność, na temat patriotyzmu.